Licz na siebie. Gra od wydawnictwa Aleksander. Bardzo dziękujemy. Gra typowo edukacyjna. Z tego, co tutaj oglądałem na pudełku, tak, od 8 roku życia, od 2 do 4 graczy. I wydaje się, że będziemy ćwiczyli wszystkie tutaj działania. Czyli mamy minus, mamy plus, mamy mnożenie, mamy dzielenie. I kostki z cyframi i liczbą do dziesiątki chyba. Ale to się okaże. Nie, 7 do 12 jest, o nawet. Generalnie możemy trenować wszystkie sobie prawdopodobnie tu działania. A takie gry też są nam potrzebne, nie tylko zabawowe, ale też do edukacji, matematyczne typowo. 1 do 30 tu mamy. A tutaj mamy od 1 do 100 wyniki, tak? Instrukcja. Instrukcja to reklamówka. Tu instrukcja. Jest tak, gra pierwsza, gra druga, gra trzecia. Trzy warianty gry na dwóch planszach. W zależności jaki tam wynik nam wyjdzie, to będziemy sobie widać tutaj przesuwali, tak? Pionek. Tu są jakieś takie punktacyjne znaczniki. Pionki, kostka. Tu też jeszcze punktacyjne. Nie wiem czemu w osobnych workach, ale są. No i kostki. Bo gra chodzi głównie na kostkach. Plus, minus, plus, minus. Mnożenie. Gdzie mamy dzielenie? Na tych mamy, na zielonych mamy dzielenie. Jest tu z dzieleniem i też plus minus. Dziewiątka, dziesiątka, siódemka, tak, ósemka. Jest dwunastka nawet. No i bawimy się w matematykę. Uczymy się tak naprawdę. Z czym jeszcze sobie pudełko z tamtej strony. Z jednej strony wygląda tak, licz na siebie. Z drugiej strony to wygląda tak. Tu mamy zawartość opakowania. Nie jest to może porywające, ale matematyka jest ważna. Prawdopodobnie najważniejsza w życiu. Może nawet ważniejsze jest liczyć niż pisać. Tak bym strzelał. Licz na siebie. No i warto się uczyć. Od wydawnictwa Aleksander. Dzięki wielkie.